Totus Tuus. Cały twój. Witamy Państwa serdecznie. Audycja Totus Tuus, cały twój. Audycja poświęcona pontyfikatowi świętego Jana Pawła II z okazji stulecia urodzin. Ta data już niedługo, 18 maja, będziemy świętować oficjalnie, a w tym roku w Radiu Olsztyn raz w miesiącu, w każdy pierwszy wtorek miesiąca, audycja Totus Tuus. Witają Państwa Piotr Patejuk i Grzegorz Kasjaniuk. Piotr Patejuk z Profeto Serceńskiego dzieła Nowej Ewangelizacji. I dzisiejszy temat audycji to Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II. Totus Tuus. Cały twój. Eucharystia w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Mamy encyklikę, to jest ostatnia encyklika z 2003 roku, Ecclesia de Eucharistia, ale tak naprawdę cały pontyfikat od jego początku to były bardzo mocne wskazania w kierunku Eucharystii i nauczania papieża. Tak, Jan Paweł II każdy swój dokument, czy każdą możliwą okazjonalną homilię wygłaszał właśnie w kontekście Eucharystii, zwłaszcza w Boże Ciało, zwłaszcza w Wielki Czwartek, zwłaszcza w czasie kongresów eucharystycznych, których w czasie jego długiego pontyfikatu było wiele. Można powiedzieć, że tak jak Eucharystia dla całego Kościoła jest, tak jak się mówi, szczytem i źródłem całego chrześcijańskiego życia, tak pontyfikat świętego Jana Pawła II był naznaczony myślą, refleksją i takim wewnętrznym, bardzo głębokim przeżywaniem Eucharystii, o czym świadczy właśnie ta encyklika Ecclesia de Eucharistia z 2003 roku, która w pewien sposób ukoronowała 25-lecie pontyfikatu, które przypadało właśnie na 2003 rok. I też musimy mieć świadomość tego, że była pisana w specyficznych okolicznościach, dlatego że 2003 rok to jest jednak już wielkie cierpienie papieża, to jest jednak już ta jego osobista droga krzyżowa. I co jest piękne, to że nigdy nie chciał zejść z tej drogi krzyżowej, pomimo swojej zaawansowanej choroby, zaawansowanego cierpienia, zawsze miał świadomość wielką tego, jak wartościowa i jak ważna, najważniejsza dla katolika jest Eucharystia i zawsze, kiedy tylko, zawsze korzystał z tej okazji, nawet ku niezadowoleniu swojego otoczenia, żeby klęknąć przed Panem Jezusem w Eucharystii, nigdy tego nie unikał. Jeżeli chodzi właśnie o tę encyklikę Ecclesia de Eucharistia, trzeba podkreślić, że to głęboka wiara pobudziła papieża do napisania tego dokumentu. I ta wiara pogłębiała się w nim tak naprawdę zawsze, kiedy odprawiał mszę jako kapłan, jako duszpasterz akademicki, jako biskup, jako papież. I zawsze pokazywał we wszystkich swoich wypowiedziach, zawsze pokazywał ten uniwersalny charakter Eucharystii, że ona nie jest tylko i wyłącznie dla biskupów, dla księży, dla papieży, ale jest tak samo ważna dla małego dziecka, jest tak samo ważna dla dorosłego, jest tak samo ważna dla osoby chorej i dla osoby zdrowej. I on w swoim jednym z wypowiedzi mówił, że Eucharystia ma charakter kosmiczny i potem jeszcze to podkreślał, że gdy jest sprawowana na ołtarzu świata, jednoczy niebo z ziemią. Są takie piękne obrazy w tradycyjnej ikonografii chrześcijańskiej, pokazujące kapłana podnoszącego ciało Chrystusa nad ołtarz i nad nim pokazujące się chóry aniołów i otwierające się niebo. I tak też właśnie interpretował Eucharystię święty Jan Paweł II, jako coś, czego nie można sprowadzić tylko i wyłącznie do symbolu, coś, czego nie można sprowadzić tylko i wyłącznie do pewnego teatrum, jak to czasami pewnie bywa, ale jako coś, co otwiera rzeczywiście pewne światy na co dzień dla większości ludzi zamknięte. Ale też sprowadzić Eucharystii tylko do pontyfikatu świętego Jana Pawła II i jego poprzedników, ponieważ sam stwierdził, że to jest cenny skarb, który powinien być znany i ceniony przez wszystkie pokolenia. Pamiętajmy, że jakby początek Eucharystii daje Wielki Czwartek przed śmiercią Chrystusa. To nie jest jeszcze pełna Eucharystia, dlatego że Eucharystia dokona się dopiero w Wielki Piątek na krzyżu. To będzie dopełnienie tego Wielkiego Czwartku. I tak naprawdę uczniowie już po kilku dniach spotykając się, robią to, co kazał im Chrystus robić na swoją pamiątkę. Więc zaczynają odprawiać pierwsze msze święte, bo msza święta jest niczym innym jak wspomnieniem ofiary pańskiej. Więc jest tym darem, który dał Chrystus, nauczył swoich apostołów Wielki Czwartek, jak mają to w sposób formalny przeprowadzić. Dopełnił
uczynił to swoją zbawczą męką na krzyżu w Wielki Piątek, udowodnił prawdziwość swoich słów, zmartwychwstając w noc wielkanocną, w noc niedzieli zmartwychwstania, i potem siłą napędową całego Kościoła, w historii Kościoła była właśnie Eucharystia. Ludzie przez wszystkie pokolenia prześladowań w pierwszych wiekach chrześcijaństwa umierali właśnie za Eucharystię. Wolali sami zginąć, niż na przykład wydać święte postacie eucharystyczne. I takich przykładów można przez wieki mnożyć, przecież już i nawet w ostatnich prześladowaniach komunistycznych czy nazistowskich, księża woleli umrzeć niż poświęcić Eucharystię. I takie rzeczy nadal się dzieją w państwach, w których chrześcijanie są prześladowani. Kościół żyje dzięki Eucharystii. To pierwsze słowa, zarazem tytuł encykliki świętego Jana Pawła II. Warto tutaj od razu na początku stwierdzić, że święty Jan Paweł II podał powód, to jeden z ważniejszych powodów, dla którego zdecydował się przedstawić autentyczne nauczanie Kościoła o Eucharystii. Są nim różne błędy i nadużycia związane z jej sprawowaniem. Tym bardziej, że te błędy jakby pojawiły się wraz z tą epoką postmodernizmu, którą teraz mamy, dlatego że dzisiaj, to o tym mówiliśmy zresztą też w poprzednim odcinku, bardzo mocno przykłada się wagę do tu i teraz, do tego, co jest rzeczywiste, do tego, co jest namacalne. Można powiedzieć, że to jest takie nowe oświecenia, więc człowiek wyklucza większość rzeczy, których nie widzi, nie rozumie, czyli cała metafizyka, może nie cała, ale ta metafizyka tradycyjna, chrześcijańska, katolicka, została włożona gdzieś między baśni braci Grimm czy baśni Jana Christiana Andersena, ale z drugiej strony nie ma tego przekładu na metafizykę tą obcą, wschodnią, którą często współczesny człowiek jest zafascynowany, i właśnie remedium na to miała być ta encyklika, i remedium na to miało być całe nauczanie Kościoła Eucharystii i właśnie wskazanie tych błędów, których należy się, katolik powinien się wystrzegać w rozumieniu Eucharystii. Święty Jan Paweł II w encyklice wskazał na 4 różne błędy i nadużycia związane ze sprawowaniem Eucharystii, i o tych błędach i nadużyciach będziemy mówić w dalszej części audycji. Drodzy bracia i siostry, Kościół żyje Eucharystią i stale się z niej rodzi. Kościół urzeczywistnia się w sposób szczególny przez Eucharystię, która jest jak gdyby jego, jak gdyby zenitem, do którego wszystko w Kościele zmierza. Najświętsza Eucharystia, jak uczy Sobór, zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. Dlatego Kościół, jeśli chce naprawdę do końca zrozumieć siebie i swoje posłannictwo, winien nieustannie tę eucharystyczną obecność Chrystusa odkrywać, rozważać i nią żyć. Pielęgnujmy i pogłębiajmy w naszych sercach wielką wdzięczność wobec Boga za łaski, jakimi obdarza swój Kościół. Totus tuus, cały Twój. Eucharystia w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Na jakie nadużycia i błędy wskazywał święty Jan Paweł II? Przede wszystkim na to, że ludzie, katolicy, przestali adorować Eucharystię w Najświętszym Sakramencie, że przestali tak bardzo skupiać się na tym, żeby nawet jak przychodzą koło kościoła, żeby zrobić znak krzyża, niekoniecznie wchodzić, tylko właśnie przeżegnać się przed samym kościołem, że nie organizuje się w parafiach tak jak kiedyś to bywało adoracji eucharystycznych, chociaż teraz trzeba powiedzieć, że to powoli wraca, tym bardziej w naszej diecezji warmińskiej. Ostatnio, kiedy w listopadzie było spotkanie księdza biskupa Ostrowskiego z członkami rad parafialnych i proboszczami, to tam biskup bardzo duży nacisk kładł na to, żeby odbudować taką pobożność eucharystyczną, odbudować kult Eucharystii w naszej diecezji, właśnie ze względu na to, że zaczęliśmy teraz kolejny taki cykl ogłoszony przez Komisję Episkopatu Polski właśnie a propos Eucharystii. Teraz 3 lata będziemy zastanawiali się nad tajemnicą Eucharystii, więc to jest piękne, że to będzie wracać, bo kiedy nie adorujemy, kiedy nie klękamy przed Najświętszym Sakramentem, kiedy nie zastanawiamy się nad tym, że to nie jest tylko kawałek białego chleba w tej złotej monstrancji, ale jest to rzeczywiście obecny tam w sposób
rzeczywisty Jezus Chrystus, to tracimy wiarę w to. I nawet rozmawiając z młodymi ludźmi, którzy mówią, że są katolikami, to można spotkać się z takim poglądem, że przecież to jest tylko symbol, to jest znak i oni być może tego nie rozumieją, bo nie wiem, nie chodzą na religię, albo na religii zostało im to źle wytłumaczone, albo w domu nie mieli takiego przykładu. I właśnie naciskanie na to, żeby odbudować taką pobożność eucharystyczną, odbudować adoracje eucharystyczne, żeby pokazać, że to nie jest tylko kawałek białego chleba, tylko rzeczywiście prawdziwy i realny Jezus Chrystus i wtedy, żeby ta wiara wśród katolików wróciła. Brak adoracji eucharystycznej w niektórych miejscach na świecie. Papież nie wskazywał konkretnie, jakie to są miejsca, ale był wniosek, bo świadczy to o braku wiary w realną i trwałą obecność Zbawiciela pod postaciami eucharystycznymi, o czym mówiliśmy. Dzisiaj moglibyśmy bardzo mocno wskazywać te miejsca na świecie. One zresztą się nie ukrywają. Nie jest to głos utajniony i będący w podziemiu, a raczej promujący takie zachowania. Mogę podać przykład ze swojego życia. Lat temu, już 13, studiowałem w Niemczech. Mieszkałem tam kilka miesięcy. I moja parafia, tam gdzie był akademik, zaraz tuż niedaleko był kościół, to był Frankfurt nad Menem. Kościół, z którego korzystały różne grupy takich, powiedzmy sobie, mniejszości katolickich. Była grupa etiopska, były grupy, które miały swoje własne lokalne formy pobożnościowe. I tam, w tym kościele, co mnie zdziwiło, była stała adoracja. Tylko, że stała adoracja była w kaplicy, w piwnicy. Trzeba było zejść, taka była specjalna kapliczka. I czasami tam zachodząc, byłem w głębokim szoku i to mnie oburzało wtedy i pewnie dzisiaj też by mnie oburzało, że te wszystkie grupki, które miały te swoje spotkania modlitewno-formacyjne na górze w kościele, sobie z tej kaplicy adoracji uczyniły szatnie. I tam się przebierały, tam się ubierały, jakby nie zważając właśnie, że tam wystawiony jest w monstrancji za taką szybą Najświętszy Sakrament. Więc no, nie musimy daleko szukać, tak jak mówiłeś. To za naszą zachodnią granicą jest to bardzo mocno widoczne i im bardziej na zachód, do tego tak zwanego starego zachodniego świata, to tym bardziej wzrasta jakby brak wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, a to jest skorelowane jednocześnie z zamknięciem czy zlikwidowaniem konfesjonałów w kościołach. Czy przemieszczanie tabernakulum z centrum do bocznych kaplic też jest tego przejawem? Znaczy, ja nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o architekturę sakralną. Z tego, co wiem, to po Soborze Watykańskim II była taka pewna moda, że ołtarz, a nie tabernakulum, znaczy kiedyś nie było problemu, bo tabernakulum było w ołtarzu, więc te rzeczywistości były nierozdzielne. Dopiero kiedy przyszła reforma liturgiczna po Soborze Watykańskim II, ołtarz jako stół ołtarzowy został rozłączony od starych ołtarzy, w których były w których było tabernakulum. I wtedy stwarzało to pewne praktyczne problemy w czasie celebrowania Eucharystii. Czy należy uklęknąć przed tabernakulum, którym jest realny Chrystus, czy zgodnie z teologią nowej mszy po Soborze Watykańskim II należy uklęknąć przed ołtarzem jako symbolem Chrystusa, wokół którego gromadzi się lud na Eucharystii. No i stanęło na tym, że klękamy przed ołtarzem, jeżeli służymy do mszy. I dlatego też w pewnych kręgach wysnuto taką tezę, żeby przenosić tabernakulum z głównej osi ołtarza, albo nieco ją na prawo, albo na lewo względem głównej osi, głównej nawy, albo w ogóle przenosić Najświętszy Sakrament do tak zwanych kaplic wieczystej adoracji. Wśród księży jest pewnie tyle samo zwolenników, co przeciwników różnych tych wersji. Jedni podają ci zwolennicy, że przecież już nawet kiedyś tak było w katedrach, że w katedrach nie było tabernakulum w ołtarzu, tylko w specjalnej kaplicy obok. I rzeczywiście widać, że ten trend w nowych kościołach dominuje, właśnie przeniesienia tabernakulum z głównej osi ołtarza, chociażby w Olsztynie kościół Chrystusa Odkupiciela Człowieka, nowy wyremontowany kościół w Redykajnach, kościół seminaryjny. Tych kościołów, gdzie nie ma w głównej osi ołtarza tabernakulum, jest wiele i wydaje mi się, że bez pogłębionej katechezy księdza proboszcza w takim kościele rzeczywiście może, podkreślam, dojść do takiej sytuacji, gdzie ludzie przestaną rozumieć ważność tego, co się znajduje w tabernakulum. Drugim błędem, o którym mówił święty Jan Paweł II, jest przemilczanie, a czasem nawet negowanie ofiarniczego aspektu Eucharystii. Eucharystia coraz częściej po Soborze Watykańskim II. Absolutnie nie chcę być tutaj krytykiem tej liturgii po Soborze Watykańskim II. Ona jest piękna, pełna, ważna i godna, ale w porównaniu z tym, co było kiedyś, może
wśród pewnych osób może istnieć takie ryzyko, że ksiądz, celebrans będzie chciał stać się w centrum. Są tacy ludzie, którzy potrzebują, żeby ich zauważono, i bardzo często jest tak, że pojawiają się różnego rodzaju dodatki do mszy świętej, a to komentarze dla dzieci, a to różnego rodzaju rzeczy, których nie ma w mszale, czyli na przykład otaczanie w czasie mszy dziecięcych ołtarza przez dzieci, a liturgiści zawsze nauczali, że mszał jest po to, żeby go stosować, czyli rób to, co na czerwono, czytaj to, co na czarno. Mszał jest zbudowany z takich dwóch struktur, z tego, co jest na czerwono, czyli tak zwanych rubryk, tam są opisane gesty, które ma wykonać ksiądz w czasie mszy świętej, z tak zwanych nigryk, czyli tego, co jest na czarno, tego, co ksiądz ma dokładnie, nie zmieniając, przeczytać. Więc tutaj też jest kwestia tego, jak się uczy młodych księży, chociaż rozmawiając z naszym liturgistą z naszego seminarium warmińskiego, który uczył księży, nowych księży, jak odprawiać, uczył ich doskonale, wzorcowo, to mówił, że on jest świadomy, że jak oni pójdą na te pierwsze swoje parafie do swoich proboszczów, to tam tak naprawdę nauczą się tego wszystkiego na nowo. Ja nie wiem, czy to jest jakby wielki grzech, ale na pewno jest to błąd, na który wskazywał święty Jan Paweł II, dlatego że bardzo łatwo jest z tej ofiary mszy świętej zrobić pewne show i zrobić pewien teatr, a właśnie na to chciał święty Jan Paweł II zwrócić uwagę, żeby tego unikać. W Eucharystii zauważa się tylko ucztę braterską, zapominając, że uobecnia ona zbawczą ofiarę krzyżową Jezusa Chrystusa. Tak w encyklice o Eucharystii pisał święty Jan Paweł II. Umiłowani bracia i siostry, Eucharystia przekracza wszelkie granice. W niej staje się widzialna jedność Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa. Jakże wyraźnie sprawdzają się słowa świętego Augustyna, który nazwał Eucharystię sakramentem miłosierdzia, znakiem jedności i węzłem miłości. Eucharystia jest pulsującym sercem Kościoła. Eucharystia buduje Kościół, buduje jako autentyczną wspólnotę ludu Bożego, jako zgromadzenie wiernych, naznaczone tym samym znamieniem jedności, która była udziałem apostołów i pierwszych uczniów Pana. Eucharystia wciąż na nowo buduje tę wspólnotę i tę jedność. Zawsze zaś buduje ją i zawsze odradza na zbawczym zrębie ofiary samego Chrystusa przez to, że odnawia Jego śmierć krzyżową za cenę, której nas odkupił. Słowa z Redemptor Hominis. Chrystus obecny w Eucharystii uczy nas, czym jest prawdziwa wolność i jak z niej korzystać. Człowiek dzisiaj potrzebuje wielkiego powrotu do Eucharystii. Tylko ona bowiem może mu objawić pełnię nieskończonej miłości Boga i odpowiedzieć na jego pragnienie miłości. Tylko ona może ukierunkować jego dążenia do wolności, ukazując nowy wymiar ludzkiej egzystencji. Kiedy bowiem odkrywamy, że jesteśmy powołani do dobrowolnego złożenia siebie w darze Bogu i bliźniemu, wówczas naszą wolność przenika blask prawdy i oświetla miłość. W audycji Totus Tus, cały Twój, mówimy dzisiaj o encyklice Ecclesia de Eucharistia, która jest ukoronowaniem i kompendium nauczania świętego Jana Pawła II o Eucharystii. Papież podpisał tę encyklikę 17 kwietnia 2003 roku w 25. jubileuszowym roku swego pontyfikatu. Omawiamy błędy, które wskazuje Jan Paweł II,
jeżeli chodzi o nadużycia związane z jej sprawowaniem. Mówiliśmy o dwóch błędach. Trzeci to negowanie, że do sprawowania Eucharystii konieczne jest kapłaństwo oparte na sukcesji apostolskiej. No w Polsce to jest dla nas, wydaje się, problem trochę z kosmosu, chociaż ostatni film, który był nominowany do Oscara, czyli Boże Ciała, więc historia o chłopaku, który udawał księdza, w pewnym sensie otworzył dyskusję na ten temat i też pojawiło się kilka takich artykułów krytycznych, znaczy krytycznych nie w sensie negujących czy negatywnych, ale właśnie pokazujących z punktu widzenia Kościoła, dlaczego jest to problem, dlaczego Kościół katolicki nie może przymknąć na to oka i dlaczego nie może przejść nad tym do porządku dziennego. Dlatego, że Eucharystia dla katolików jest taką świętością, że do jej sprawowania od zawsze potrzeba było specjalnego stanu i tym stanem jest stan kapłański, czyli wymagający święceń, które zostały udzielone przez biskupa. A biskup jest, czy święcenia episkopatu, czyli święcenie biskupie są najwyższą formą święceń i dopiero biskup może te święcenia jakby rozdzielać dalej pośród w katolickim naszym kościele zachodnim nieżonatych mężczyzn. Oczywiście ciężko jest to niektórym zrozumieć, że poprzez nałożenie rąk i namaszczenie świętymi olejami przechodzi jakaś dla nich tajemnicza, czy nie daj Boże w takim rozumieniu magiczna moc, ale rzeczywiście te święcenia moc udzielono przez samego Chrystusa, przez Ducha Świętego na biskupa, te święcenia spadają na tych prezbiterów, czyli na księży. I w naszej tradycji zachodniej Kościoła łacińskiego od prawie zawsze było tak, że księża nie mogli się żenić. To też jest trochę mit, że celibat został wprowadzony dopiero w XI wieku. On wtedy został usankcjonowany prawnie, ale obowiązek celibatu dla kapłanów istniał już od V wieku tak naprawdę i to nie było tak. To wtedy rozróżniano celibat i małżeństwo. Ksiądz mógł być żonaty, ale od kiedy został powołany do kapłaństwa, nie mógł utrzymywać intymnych relacji ze swoją żoną. Na tym polegał wówczas ten celibat. I tutaj wydaje mi się, że to słowo, czy ta krytyka, czy ten błąd, który pokazuje święty Jan Paweł II, ten trzeci błąd, o którym mówimy, jest skierowany właśnie do tych społeczeństw, w których od XVI wieku zaczął dominować luteranizm, luteranizm, czy w ogóle pewne inne formy protestantyzmu, które zlikwidowały sakrament kapłaństwa. Tam kapłan, w zależności od której denominacji, w zależności, które to było wyznanie, był albo kształcony w czymś podobnym do seminarium i wtedy jako urzędnik wchodził do danej parafii, albo tak jak u Kalwinów, był wybierany przez zgromadzenie danej gminy, bo kościół kalwinistyczny to były parafie autonomiczne, każda parafia była w swoim własnym kościołem i oni wybierali w sposób demokratyczny tego, kto będzie ich liderem. Więc tam jakby nie było tego kapłaństwa i jednocześnie nie było też sukcesji apostolskiej, czyli nie było święceń, a więc Eucharystia tam nie istniała. Kapłaństwo kobiet? No kapłaństwo kobiet od samego początku w Kościele Zachodnim jest również niedopuszczalne i niedopuszczone i jest mnóstwo argumentów, jest cała dyskusja. Wydaje mi się, że uciął ją święty Jan Paweł II, bo święty Jan Paweł II w sposób dość jednoznaczny powiedział, że nigdy nie będzie takiego stanu w Kościele, w którym będzie można święcić kobiety. Myślę, że tutaj nie będziemy wchodzić w pogłębioną analizę, bo zabraknie nam czasu, ale taką ciekawostkę znowu z podwórka niemieckiego. W Niemczech powstało Stowarzyszenie Katolickich Kobiet Księży, które próbując metodą faktów dokonanych właśnie na drodze tej tak zwanej synodalnej drodze w kościele niemieckim wymusić pewne reformy na kościele, na episkopacie niemieckim. Czwarte nadużycie to nadużycie opisane w encyklice jako inicjatywy fałszywego ekumenizmu, które stosują praktyki eucharystyczne niezgodne z dyscypliną, w jakiej Kościół wyraża swoją wiarę. No tu należy zdefiniować, czym jest ekumenizm na samym początku, bo ekumenizm jest to pewna droga dyskusji i dialogu między wyznaniami chrześcijańskimi, a więc między katolicyzmem, luteranizmem, kalwinizmem, baptyzmem. Tych wyznań protestanckich jest obecnie pewnie samych wyznań kilkaset, a samych denominacji to jest kilkanaście tysięcy, bo tak jak mówiłem, te kalwinistyczne i szczególnie baptystyczne zbory w Stanach Zjednoczonych, każdy z nich tworzy własną denominację, więc to idzie po prostu w dziesiątki tysięcy. I teraz
droga ekumeniczna jest rozumiana dwojako, dlatego że przed Soborem Watykańskim II ekumenizm był rozumiany jako wezwanie wszystkich innowierców, jak to określono, czy jeszcze dzisiaj takim słowem może zapomnianym, heretyków, czyli tych, którzy są poza główną doktryną katolicką, wzywanie ich wszystkich do nawrócenia. I tak na przykład w czasie zwoływania Soboru Watykańskiego I w XIX wieku papież napisał listy do wszystkich przywódców luteran, kalwinów w Europie, wzywając ich do pokuty i do tego, żeby się nawrócili i przyjechali na Sobór i żebyśmy znowu byli jednym kościołem. To było takie katolickie rozumienie ekumenizmu przed latami 60. i 20. wieku, przed Soborem Watykańskim II. Po Soborze Watykańskim II Kościół wcale nie przestał uważać, że tylko w Kościele katolickim jest pełnia zbawienia. Zresztą istnieje dogmat, który mówi, że poza Kościołem nie ma zbawienia, ale zaczęto trochę inaczej definiować Kościół. Ten Kościół jako, że w Kościele katolickim jest pełnia, ale że w kościołach protestanckich jest jakaś cząstka tej prawdy o zbawieniu i należy prowadzić tak dialog, tak wrażliwie, w sposób tak wyważony i tak grzeczny, żebyśmy się stali w sposób naturalny jednym kościołem, ale bez pójścia na kompromis ze strony doktryny. To jest oczywiście pewna utopia w dzisiejszym podzielonym świecie, pewne marzenie, do którego możemy dążyć, ale prawdopodobnie jako ludzie podzieleni, grzeszni, nigdy do niego nie dojdziemy. Myślę, że takim piękną taką jaskółką, może nie czyniącą wiosny, ale był, nie wiem, czy pamiętają państwo, nie wiem, czy pamiętasz brat Roger z Teze, który sam wychowany był w luteranizmie, ale na tych mszach papieskich zawsze przystępował do Komunii Świętej. I papież, czy to Jan Paweł II, czy to Benedykt, tłumaczył, że nie trzeba wcale publicznego wyznania wiary, publicznego pokajania się, jeżeli jest się, żeby być katolikiem, dlatego, że wszyscy przyjęliśmy ten sam chrzest w Jezusie Chrystusie. I skoro papież, który był w pewien sposób zaprzyjaźniony z bratem Roger, pewnie wysłuchał jego spowiedzi i pewnie uznał, że ten jest katolikiem, bo był ochrzczony, więc powrócił na łono Kościoła i dlatego przyjął Komunię Świętą. Komunii Świętej niestety nie można przyjąć, jeżeli się nie jest w stanie łaski uświęcającej, a w stan łaski uświęcającej można się wprowadzić, idąc do spowiedzi, a protestanci nie uznają sakramentu spowiedzi i to jest właśnie ta główna bariera, która stoi na przeszkodzie dla nich do przystępowania do Eucharystii. Jak należy traktować taki dokument jak encyklika byłego papieża? Encyklika Ecclesia de Eucharistia jest pewnym drogowskazem i pewnym takim, tak jak ty już powiedziałeś, kompendium, pewnym zbiorem takich drogowskazów i czegoś, co nigdy nie powinno nam schodzić z oczu. Tym bardziej w dzisiejszym, bardzo takim szalonym świecie, w którym zamyka się kościoły ze względu na strach przed wirusem i to wydaje mi się też mówi wiele o wierze człowieka zachodu. Też trzeba spojrzeć na taki hejt, który spadł na Tomasza Terlikowskiego, który pisał o tym, że ważniejsze powinno być dla nas życie wieczne niż życie doczesne. To też pokazuje na jakim poziomie jest obecnie chrześcijaństwo w Europie. Oczywiście trzeba być wrażliwym, trzeba być ostrożnym, ale też jako katolicy powinniśmy pamiętać o tym, że bez Eucharystii jesteśmy martwi i encyklika z 2003 roku jest taką pewną konstytucją, która ma nam o tym przypomnieć i świetnie, że są biskupi, świetnie, że teraz jest program konferencji episkopatu, który nam o tej Eucharystii przypomina. Święty Jan Paweł II napisał encyklikę, aby przypomnieć autentyczne nauczanie Kościoła o Eucharystii i rozwiać różne wątpliwości, na które narażeni są wierzący. Eucharystia jest zbyt wielkim darem, ażeby można było tolerować dwuznaczności i umniejszenia. Tak pisał święty Jan Paweł II. Dzisiaj omawialiśmy w audycji Totus Tuus encyklikę Ecclesia de Eucharistia świętego Jana Pawła II, podpisanej 17 kwietnia 2003 roku. Dziękuję państwu za uwagę. Piotr Patejuk. Z Profeto Serceńskiego Dzieła Nowej Ewangelizacji i Grzegorz Kasjaniuk. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. W encyklice Redemptor Hominis napisałem: wszyscy w Kościele, a nade wszystko biskupi i kapłani, niech czuwają, aby ten sakrament miłości znajdował się w samym centrum życia ludu Bożego, aby poprzez wszelkie objawy czci należnej starano się przede wszystkim okazywać Chrystusowi miłość za miłość, aby stał się On prawdziwie życiem naszych dusz.
wszystkim wam udzielam apostolskiego błogosławieństwa. Bądźcie świadkami Chrystusowej miłości w waszych krajach, na wszystkich kontynentach, aż po krańce ziemi. Amen. Totus Tuus. Cały twój.